To Kacpir, bo chyba też tam coś kurwa Kacpira zostało do sobie, żeby... 1 z 10 na YouTube. Znacie format, znacie zasady, nie ma co tracić czasu, poznacie naszych gości. Są dwie powtórki. Lord Mandero. Milos Kamilos. Ty, co to kurwa jest? To serio jest Mandoza? Są dwie powtórki. Lord Mandero. To jest Mandoza? Naprawdę? Co wy pierdolicie? Macie jakieś długie włosy? Co wy pierdolicie? Naprawdę? Kurwa, że go nie widziałem, bo ja to Mandzia nie śledziłem w sumie. Lord Mandero. Lord Mandero. Ale kurwa, kasek. A teraz kurwa, sukienkę chłopak biega, ale się kurwa zmieniało życie. To Gimper mówi? Serio? Milos Kamilos przedstawia zajebiaszcze odpowiedzi na pytania, kurwa. Jak się nie podoba, to na solo, skoro nie masz problem, wojo, to chojki, no to ha. Witam, jestem Plus 4 dla bliższych PR-usek. Jestem największym fanem Tomasza Niecika i jego ochroniarza. Witam, jestem Innych, aktualnie bezrobotny. Zainteresowania rysunek, animacja, prowadzenie... Jestem w życiu bez zgody Mandzia, nie pamiętam co dokładnie, ha. Stary. Adam 12 Kul, niekoronowany król pivota na polskim YouTubie, a za 30 minut zwycięzca trzeciej edycji 1 z 10 o YouTube. Aktualnie studiuję prawo. Prawo do zniszczenia moich oponentów. Hej, jestem Namahek, mam 17 lat, moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Ignacego Mika. Witam, naprawdę nazywam się Janusz, zdobywca trzeciego miejsca w konkursie na kwadratową masakrę. Witam, Kamil Popielski, absolwent gimnazjum numer 2 w Gryficach. W wolnym czasie jestem bardzo sobie w pisaniu opisów do postaci teleturnieja. JJ Joker. JJ Joker. JJ Joker. Servus, mam na imię Klocuch z kanału Klocuch. Moje zainteresowania, GTA San Andreas, owoce, warzywa i Szymon Wydra. Okej, okay. W etapie pierwszym każdy z zawodników dostanie po 2 pytania. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba odpowiedzieć poprawnie minimum na jedno. A zaczyna numer 1. Mandzio, ile do tej pory powstało części teleturnieju 1 z 10 u YouTube? Wliczając również ten 3. Pytanie obrazkowe. Aha. Yo! Podaj nazwę... Brooklyn, kurwa! Berry, kill in! Brooklyn rządzi i chuj. Z jakiej miejscowości pochodzą raperzy Kula i Omen? Krynicy. Z Krynicy. W które kolano pistoletem celował Damian w filmie Zizi Buczek Podjazd drugi? W lewe. Kur... lewe? Kur... prawe kolano. Kur... 5. Ile wycisnął na liczniku Malina, jadąc firmowy... 200? Nie. Ja pier... 210? Samochodem. 210. Kurwa. Tyle by tu zjechać mieliśmy. Kurwa. Malina. Numer 6. Proszę powiedzieć, jaką ksywkę posiada twórca tych materiałów z menele.tv. Bigo z głową miesza, oczy kobry, sanepid. O kurwa. Norbi. Numer 7. No, dawaj. Kto jest autorem serii Killing Spree? Sam Green Media. Pytanie obrazkowe dla pana z numerem 8. Gdzie wylądował ten mężczyzna na załączonym zdjęciu? Paczce? Kurwa, nie, dlaczego? Albo w jeziorze. W stercie gówna. O. O kurwa! W jeziorze. No, nie była to poprawna odpowiedź. Pan numer 9. Podaj nazwę strony internetowej. Zostaw jezioro, no. Do hostowania plików, której maskotką jest chomik. Chomikuj. Chomikuj, kurwa, XD. Numer 10. Jakie imię nosi Angry German? Kurwa. Hans, jak chuj. To jakieś ultra niemieckie będzie. Leopold. Druga kolejka. Co ty pierdolisz? Mandzia zabiera głos. W którym roku na YouTube zostało wyłączone wyświetlanie kolorowych adnotacji na filmach? 2016? Był to 2019. O kurwa. Styczeń. Długo. Numer 2. To ja. Wymień minimum 2 głosy pochodzące z syntezatoru mowy Iwona. Marek i Iwona? Jacek i Ewa. Jak nazywa się... Kurwa. Jan i Ewa, Marka nie było, no. Program wydany w 2003 roku, służący do tworzenia animacji Stickman. Pivot? Kto odpowiada za serię Minecraft na obcasach? Magdalena Maria Monika, kurwa. A Maria Monika. Ile certyfikatów posiada główny bohater filmu? Mam certyfikaty w Hollywoodzie. Jestem hardkorem. 4.
Robię po Judzie! Mam na to certyfikaty 4. Z numerem 6 będzie to muzyczne. Utwór nazywa się Coco Jumbo. Na jakim instrumencie została zagrana? Na organach w kościele. Grana wersja, którą aktualnie słyszymy. Oczywiście na 300-letnich organach. Będzie to pytanie obrazkowe. Podaj nazwę tego produktu spożywczego. Jest to woda wodus. Kto prowadził kanał o nazwie Suchy Kanał? Wąziu. Cichy wuj. Ziom, ty to specjalnie. Nie, to było Wąziu. On udaje. Nie, poważnie. Czyje to było? Powiedzcie mi. Wąziu. Wąziu, Jezus, to mój Boże. Full any percent speedrun, także wyszło. Bo lepsze ode mnie. Miałem to mieć. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Trzeci raz, kurwa. Było to pod kapelą. Prawie, dziękuję serdecznie. Skupić, panie, z numerem siema. Pytaniu. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Nie, nie. Czekaj, wiem, czekaj. Wiem. Nie wiem. Pod kapeluszem. Pod kapeluszem. Numer 9. Oh my god. Jak nazywa się seria z recenzowania zabawek z Chińczyka z kanału o nazwie... O! Zabawki z Chińczyka, kurwa. Zabawki. Równowaga we wszechświecie. I ostatnie pytanie pierwszego etapu. Czy na YouTube pod filmami nadal dostępna jest funkcja odpowiedzi wideo? Nie. Nie. No i za chwilę widzimy się w etapie drugim. Niestety w nieco pomniejszonym składzie. Do drugiego etapu przeszło 9 zawodników. 6 zachowało po 3 szanse. Zaczynamy od pana z numerem 1. Jeżeli udzielisz poprawnej odpowiedzi, możesz wyznaczyć jednego z przeciwników. Z jakiego systemu operacyjnego pochodzi? Windows XP. Windows XP. Wybieram pana z numerem 9. Do czego służy oprogramowanie HyperCam? Do nagrywania. Do nagrywania ekranu po prostu. W komputerze. Ekranu. Pan z numerem 2. W którym roku powstał pierwszy odcinek serii Najgorsze Gry Wszechczasów? No kurwa, co to jest? 2008. 2009 pewnie. Był to 2009. A ja! Blisko. Przepraszam cię, Buka, przepraszam. Taki kolega jesteś. Nie! Wyznaczę numer 9. Numer 3. Pytanie będzie wideo. Orzeł. 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 Ty się upieczesz w tym swetrze. Jakie danie kuchni żydowskiej zostało dostarczone przez nagrywającego, które miał otrzymać orzeł? Nego, dziękuję za 7 miesięcy. 7 miesięcy pogu. O ja nie wiem. O ja pierdolę, nie mam. Był to cebularz. Mam dla ciebie cebularz. Cebularz jest z kuchni żydowskiej? Tak. To numer 5 teraz. Mogę być. Pytanie nawiązuje do poprzedniego. Ile palet jaboli bez faktury otrzymał orzeł? Kurwa, te 3 i chuj. 2. O kurwa. To ja poproszę o numer w przedziale więcej niż 0 i mniej niż 2, no to tak mniej więcej 1 wyjdzie. Pytanie muzyczne. Pytanie brzmi, jaki zespół nagrał ten utwór? O kurwa! Nie mam pojęcia, jaki zespół! Zawsze to było na telefonie przesyłane jako chudupa kurwa cicha, ale nigdy nie było kurwa napisane, jaki zespół, ja pierdolę. Nie wiem, Marka Satana? Nie pamiętam. Było to 100 twarzy grzybiarzy. 100 twarzy grzybiarzy, kurwa, nie mam pojęcia, ja pierdolę. No dobra, to 1 plus 0 to 10. Dobra. W poszukiwaniu Elektro. Kto jest autorem tego filmu? Taco Hemingway. Numer 1. Ja pierdolę, co jest, kurwa. Kurwa, co jest? Pytanie będzie obrazkowe. Rick, jakiego zwierzęcia wydał z siebie jeden z bohaterów filmu widocznego na zdjęciu? Kozy! Pterodaktyl. No tak, kurwa, tam wideo nazywa się Pterodaktyl, do kurwa. To jest poprawna odpowiedź. O, odpadłeś, o kurwa. O nie. Co? O nie, przecież widziałeś, że miał jedno życie już. Co za pek, że odpadł. Numer 10 wyznacza. 7. Czy Minecraft Polska i Minecraft.pl to ta sama osoba? Nie! Nie.
Jedna to CTSG, a druga kurwa Minecraft Polska po prostu. Nie. Znacz. Proszę pana z numerem 6. Pytanie obrazkowe. Jaki sprzęt uległ zniszczeniu w tym filmie? Konsola. Wideo? Odtwarzacz pod wideo. Kurwa! Ja pierdolę, nie! Tu odtwarzasz, przecież ja to kurwa prawie. Okej, wyznaczam pana z numerem 5. Ulala. Gdzie Kinaczewa wykonała swój taniec Kina Dance? O kurwa! Ja tego nie widziałem, ale musiało być grubo. Kurwa. Chciałbym zobaczyć to wideo. To pytanie jest tak łatwe, że nie chce mi się nawet odpowiadać. Przed lodówką? No przy rondzie, przy drodze. Myślałem, że kurwa prawdę napisałeś. Ja pierdolę, Susiek, kurwa. No, wiedziałem. Wyznacza numer 6. Wyznacza numer 6. Poproszę pana z numerem 7. Jak nazywa się pierwszy polski kanał, który przekroczył próg 1000 subskrypcji? O kurwa. Był to... Igor Falecki? Kanał... Cholera, nie wiem. Wyjdzie Joker. Kurwa, ja pierdolę. Jaki Igor Falecki? Nie wiem, co mu się ujęło. To był ten chłopaczek, który grał kurwa na perkusji. Ale nie wiem, co mi się odpierdło. JJ Joker był blisko, ale był to Falek Zero. Poproszę pana z numerem 10. Pytanie będzie muzyczne. Ty, poczekaj! No kurwa! XD widzowie! To chyba serio był on. To nie znaczy zawsze to samo. Uważaj ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Jaka grupa muzyczna odpowiada? Firma, kurwa. Nie wiem, firma. Numer 4. Pytanie będzie wideo. Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? Powaliło cię? Oddalam to pytanie. Z którego roku pochodzi ten spot? Kurwa. 10. 2008. Był to 2015. A ja pierdolę. 10. Fa. Jakiej farby potrzebujemy do pomalowania amelinowej blachy? Kurwa, ja znam tylko część. To jest ameliniowe, tego nie pomalujesz. Część z amelinium, a nie widziałem. Nie wiem, jaka to jest. Ameliniowej? Srebrnej? Amelinowej. Potrzebujemy amelinowej farby do pomalowania amelinowej blachy. No można zapomnieć, nie? Można zapomnieć. Nie. Wyznacza numer 10. 3. No zobacz, co kurwa robiliście. To ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą kurwa jest? Kto był kierowcą tego pojazdu? Chorąży. Nie wiem. Chorąży. Chorąży. Numer 9. Co na co dzień najbardziej denerwuje tego mężczyznę? Hemoglobina... Czekaj, kurwa to było? Hemoglobina, kurwa, co on tam jeszcze mówił? Hemoglobina, mistyfikacja, taka sytuacja? Jakoś tak. Dwutlenek węgla, hemoglobina, mistyfikacja, też coś tam było. Jak ja go pamiętam, to jego nie wiem, ludzie. Są różne poprawne odpowiedzi. Ziemia, woda, halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. Hemoglobina! No, ale lubi chemię. Lubi chemię przynajmniej. Numer 10, snajper. No, snajper. Halucynacja. Znaczam numer 6. W jakim mieście nagrano film pod tytułem Ale Urwał? Ale Urwał w Szczecinie. Numer 5. Poproszę pięć. Pana z numerem. A, przepraszam. Poproszę numer... Nie, powtórzysz, bo... Numer... Aha, sorry. Poproszę numer 7. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzą filmy Kamil Steinba czy Wróżbita 2000. Podaj odpowiedź, jest to Dallas Studios. Wyznaczasz? Pana z numerem 2. Dobra, trzeba się żegnać ze wszystkimi w takim razie. Od jakiego wydawnictwa pochodzi gra Pingwinek Kelvin? Play? Dobra, to ja w takim razie wyznaczam pan numerem... W którym roku YouTube wprowadził kanały beta? Kanały beta? 2018. 2009. No, oh, fuck! Kłaniam się. No to czwóreczkę poproszę. Co było największą przyczyną nieudanego skoku kaskaderskiego na rowerze, wykonanego przez Pawła Jumpera? Regis, dziękuję serdecznie. Kierownica? O! Nie! Przekrzywiony.
mi wszystko boli. Kierownica, poprawna odpowiedź. A to numer 6? Jakiej sztuki walki mistrzem był mistrz motyl? Motyl. Nie wiem. Dotyku motyla. To 7. Czy serwis społecznościowy Grono jest nadal dostępny? Nie jest. Pana z numerem 3. Kto odpowiada za serię prowadzoną w latach 2006-2016 o tytule Food Battle? Nie, nie wiem. Serio? Co? Był to Smosh. Tak, jest największym fanem Smosha, kocham. To pana z numerem 4, proszę. W 2009 roku założono serwis muzyczny, który we współpracy z YouTube publikował początkowo teledyski. Oficjalne kanały wielu artystów miały dopisane hasło tego serwisu Vevo w nazwie swojego kanału. Jak nazywa się ten serwis? Vevo? To numer 5. Który film na YouTube jako pierwszy przekroczył próg 30 milionów wyświetleń? Gitar, Evolution of Dance czy Charlie Beat My Finger? Charlie Beat My Finger. Gitar. Będzie to Evolution of Dance. Serio? A wyznacza numer 4. Niech będzie 10. W którym roku prowadzono projekt Grażyna Żarko? O kurwa. Bo ona była po klatce B, kurwa. Ona nie była jakoś strasznie dawno temu. 16 mówisz, że ja bym. Nie, 13 to za daleko. 13 to klatka B była kurwa prowadzona. 16 może być. 16, 17. 2010. Krócej. 2012. Numer. O kurwa, jednak. Według klasycznego występu w Familiadzie, proszę odpowiedzieć, więcej niż jedno zwierzę to. Owca, lama. Lama. Wyznacz. Numer. 5. W reklamie jakiej sieci sklepów wystąpił Gracjan Rostocki w 2008 roku? O kurwa. Jezu, kurwa, Media Expert? Gdzie to było? Media Markt. O nie! Kurwa, dobra no. Numer 10 wyznacza. 4. W jakim serialu telewizyjnym pojawiło się danie kulinarne o nazwie Mięsny Jesz? W Pamiętnika z wakacji. O, z wakacjami. Nie przypomnę sobie. Kurwa mać. Pamiętniki z wakacji. O kurwa, myślałem, że 3 osoby zostały. Nie, ja też, 4. Ja też myślałem, że 3 osoby. Miro, trzymaj się! Właśnie stresuję się. Trzymaj się! Stresuję się, daj mi spokój. Czym się? Chyba, że drugi walczy zaraz wszystkich. Dobra, ale wyznacza numer 10. W jego rękach jest wszystko. Tak, tak. Numer 2. Wiedziałem. Jaki okrutny on jest. Dobra, nazwij minimum jednego z dwóch demonów. Spora spróbować. Demonów spora spróbować. O kurwa. Złam jednego. Dobra, kogo my tu mamy? Zemsta. Mamy 6, 7 zemsta. I 10. Zemsta. Co ty szepczesz? Zemsta. No dobra, dziesiątkę. Nie. Nie. Nie, to już głupio się czuję. Pytanie będzie muzyczne. Muzyka do jebania, proste! Enter the fucking anus! Ustawione to jest, nie ma opcji! Banger! No cóż, pytanie brzmi, z jakiej gry pochodzi ta muzyka? Nie wiem, San Andreas. Co? A nie, no to był trolek, ja też nie mam pojęcia. No w radiu leciało San Andreas, no. Można co? A, no tak, no tak. No. Wyznaczę numer 2. Nie, kurwa. Troll! 10. Kto jest twórcą kanału Klejnuty? Cezik. Cezik. Numer 2. A chcesz walczyć dalej? Kumitsu. Jaka sztuka walki została użyta w tym pojedynku? Kumitsu, brzmi jak zabijanie bezczyka. Szybkość czasu. No właśnie, to są mieszane sztuki walki, dlatego też właśnie tak myślę. On jest wybrańcem. Więc można tak powiedzieć, ale odpowiedź mogła być jednak poprawniejsza. Numer 2. Numer 2. Numer 10. Numer 10. Słuchajcie, w tej grze jest jeszcze numer 6 i 7, kurwa, chłopaki. No dobra. A w tym momencie jest wojna, nie rozumiesz tego. Prawda, nie ma nas. Pytanie wideo. Jakie słowa wypowiedział motocyklista? O kurwa, przepraszam. Czy jakoś tak, o kurwa, coś tam. Zaraz po upadku. O, i takie słowo na kej brzydkie to nie powiem. Przepraszam, jesteście cali? Tak. Przepraszam, jesteście cali? Wyznaczasz? 2. No kurwa. Są dwie osoby jeszcze w tej grze. Dobra. Numer 2 już nawet nie jesteś numerem, jesteś po prostu 2. No, jakie dobro. Dobra, czym zajada się ten mężczyzna? Kurwa. On wpierdolał szyszek albo kamienie jakieś?
Szerszenie wpierdalał, tak! Szerszeniami. Numer 10. Z jakiego państwa pochodzi grupa youtuberów o nazwie Sidemen? Z jakiego czego? Jakie dobre. Dobra, czym zajada się ten mężczyzna? Szerszeniami. Numer 10. Z jakiego państwa pochodzi z Ameryki grupa youtuberów o nazwie Sidemen? Ze Stanów. Ze Stanów, dziękuję. Nie są kurwa Sidemeni ze Stanów? Co? Z UK? Kurwa. Odpowiedź to Wielka Brytania. Nie miałem pojęcia szczerze. Ale nie, dobry. Żegnam. Chyba pewnie, że ze Stanów. No, nie, no klocyk, dobry sparring, dzięki. No. W finale spotkają się Milos Kamilos, Namaha. A no tak, kurwa, się słychać jak mówi. Ej, ja pierdolę, nie połączyłem faktów, bez kapy. I cichy bój. W finale wystąpią pan Milos Kamilos, pan Namahek oraz pan Cichy. Cześć, jeżeli lubisz moje filmy, to zapraszam Cię do wspierania mnie na Patronite. Link w opisie. Czy wiedzieliście, że seria blogowa JJ Jokera nosi tytuł Pod kapeluszem? Zasady finału są oczywiście takie same jak poprzednio. Kto się zgłosi i poprawnie udzieli odpowiedzi na 3 pytania, będzie miał okazję wyznaczyć przeciwnika, ewentualnie siebie, dla zdobycia podwojonych punktów. Takie luźne pytanie na start. Kto wygrał poprzednią edycję 1 z 10 o YouTube? Mój kolega Bartek GM. Pytanie obrazkowe dla całej trójki. Przyczyną wykolejenia pociągu były złe szyny. A jakie było podwozie? Też było złe. Pytanie muzyczne dla całej trójki. A ty spróbuj jeszcze raz i pokochaj mnie jeszcze raz. Z jakiego programu telewizyjnego pochodzi ten podkład dźwiękowy? Idol. Na ból jakiej części ciała przeznaczone są tabletki o nazwie Spierda. Na ból dupy. Chodzi o głowę. Aha, kurwa. Kura patokołcza. Kurwa, koko! Nie jestem pewien, ale koko? Ej, normalnie koko szukam, nie? Ja nie wiem, gdzie ona kurwa jest. Jaka osoba jest znana m.in. pod pseudonimem That Guy With The Glasses? Dog Walker. Trzecia poprawna odpowiedź. Możesz wyznaczać. No to trójkę proszę. Kto stworzył film Killer Bean? O kurwa. Jeff Liu. No to dwójeczkę. Podaj nazwę najstarszego anarchistycznego serwera w grze Minecraft. Kurwa, to było. Nie było dwa jeszcze w tej nazwie, ale nie pamiętam. 2B2T. No to dwójka była, to trójka. Ile pompek wycisnął Matemax w challenge'u pompkowym? Możesz pomylić się o 10. O kurwa, nie wiem. 100? 120. 81. Kurwa! Dobra, trzecie miejsce coraz bliżej. No to dwójeczka. Dla jakiego youtubera używanie polskiego słowa Kolesław to wstyd? Nie mam pojęcia. Dave z Ameryki. Kolesław? Co wy, zwariowaliście? No to Milos, jaka jest decyzja? Dwójka. Czy gra społecznościowa Panfu jest nadal dostępna? Nie jest. I o Boże, jak Penguin Club to wyglądało, ja pierdolę. Nie. Wyznaczam pana z numerem 3. Na początku 2011 roku. Jest? Na komunikatorze Gadu Gadu była możliwość ustawienia statusu słoneczka z wodą. Pingwinów też nie ma, kurwa. To było Panfu i nie jest dostępna. Pingwinów też nie ma. Penguin Club jest zamknięty też. Sami. W nawiązaniu do jakiego polskiego sportowca wprowadzono ten Adam Małysz i chuj. Chyba nie wiem. Adam Małysz? Ja pierdolę! Jedyny sportowiec z wąsami w Polsce, kurwa. Tak. Dobrze, wyznacza numer 3. Dobra, biorę na siebie. Przez kogo został założony amatorski zespół filmowy Skurcz? Skurcz był założony przez Wolaszka chyba, nie? Dobrze kojarzę?
Przez Bartosza Walaszka. No. Nie. Tak? Dobrze. O Boże, już zamówiłem. Dalej na siebie. Ostro. Dobrze, pytanie będzie dźwiękowe. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz w Mistrzu. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Z kartą czy bez? Jakiego Legia to stara kurwa. Kibicem jest dzwoniący w tej rozmowie telefonicznej. Kibicem Lecha Poznań. Lecha, tak jest. Słucham. A, na siebie, dalej na siebie. Kto był głównym autorem projektu Minecraft Stars z 2014 roku? Był to polski pingwin? Dobrze. Jezu, jak na tyle masz, dobra. On jedzie po 100 punktów. A ja tak sobie przed chwilą myślałem, że to 12 punktów tak żałośnie wygląda. Dobrze, dalej na siebie proszę. Podaj nazwę serii stworzonej w 2012 roku, której prowadzącymi byli Egoraptor i Jontron. Ej, kurwa. Nie będę pamiętał. Nie Rams. Jezus. Wow. Dobrze. Co? Trudniejszy bodaj. Dobra, dalej na siebie. Kto jest autorem serii animowanej Salad... O Boże, Salad Fingers. Też nie pamiętam nawet. David Firth. No. Jest dobrze, masz największej punktów tej serii, kurde. Ej, mamy rekord! Tu jest rekord! No tak, rekord! No. Jezus. Kogo wyznaczysz? No jestem kurde ciekawy, wyznaczam pana z numerem 3. W którym roku zamknie... W którym roku o kurwa jest nasza klasa? 16. 2021. Co? Słucham, nie? No, dalej na siebie. 21 dopiero? Ja myślałem, że już w chuj dawno została zamknięta. To bym się spodziewał. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzi film... Soldier.pl. Wielki miks NiecikTube. O chuj, nie wiem. Sraken pierdaken, zgaduję sobie, nie wiem. Nie wiedziałem, sorry. Fajne filmiki. Jak kurwa, wielki mix YouTube'a był od Soldiera, co oni pierdolą? Chuj, nie wiem. Sraken pierdaken, zgaduję sobie, nie wiem. Nie wiedziałem, sorry. Fajne filmiki. Ale co to w ogóle jest? Najlepszy film na polskim YouTube. A wielki mix NiecikTube, to jest kurwa w ogóle coś innego, to ja nawet nie wiem co to jest, okej. Okay. Znaczy, że to był kurwa zwykły wielki mix YouTube, okej. Okay. Gratulujemy trzeciego miejsca, cichy wuj. Po raz kolejny trzeciego miejsca. A dobra, teraz wyznaczanie jest? Nie, teraz nie ma wyznaczania, tylko zgłaszacie się do odpowiedzi. Pytanie będzie obrazkowe. Dobrze, do jakiego polskiego miasta zamawiał bilet ten robot? Poproszę bilet do Krakowa. Normalny? Nie, popierdolony. Jak to był? Kraków. Dobrze, wyznaczasz? Może siebie wyznacza. O chuj chodzi! A to tak się gra w 1 z 10. Kurwa. Powstało części Everyday Normal Guy. Everyday Normal Guy? Just a regular... Dwie? Dwie albo trzy? Trzy. Siedem? Były to trzy części. Ja się w tym momencie zastanawiam, czy ja zasługuję. No i po co ja siebie wyznaczałem? Wszystkie pytania kieruję. No, odpal sobie. Kto piwo otworzy? Numer jeden, miałeś być naszym zbawieniem, a nas wszystkich zdradziłeś. Co się stało, nie? Kurwa. Błagam you were the chosen one! Chciałbym zadać pytanie do pana z numerem 1, jo. No. Pozwalamy ci. Dobrze. Rozwiń skrót postaci oraz serii poświęconej grom wideo. AVGN. Ang Video Game Nerd. Na kanale YouTube stacji Adult Swim istnieje film posiadający tytuł zapisany w niecodziennej czcionce oraz w żółtym kolorze. Too Many Cooks. O jakim filmie mowa? O kurwa. Bardzo dobrze. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Z jakiego państwa pochodzi... Too Many Cooks było tak pojebane. Ja pierdolę. On nie jest z Ameryki? Jest z Australii. Kurwa, chciałem Kanada powiedzieć. A. Lol. Wymień minimum jednego króla kasty. Króla kasty. Okej, okay, nie, pas. No są różne odpowiedzi. Mucha 99, Super Miecz 100, czy tytanowa szafka na bóg. Chyba już kojarzę, o co chodzi. Do kogo należy seria Masochista? Mieczyński. To może pytanie obrazkowe. Dobra. Co się... O kur... ja pierdolę to... kur... Jak się nazywa... Jezus, to był taki tekst. Ja pierdolę w podstawówce, każdy się nim kur... wyzywał. Ja pierdolę... Co to był za tekst, kurwa? To kurwa! Nie, to nie było co kurwa. Z czym ryj? Poleje. Bazując oczywiście odpowiedź na dialogach pochodzących...
To w ogóle jest kapiwnica z mojego miasta rodzinnego. Tak? No. Pytanie będzie dźwiękowe. Ja miałem... Co to? Wiecie, kurwa, co? To jest jakiś polityk. To nie będzie, kurwa, jakiś Wałęsa czy coś? Michnik? A, Michnik, kurwa. Kto wydał z siebie ten potwierdzony demoniczny dźwięk? Był to Michnik. A kurde Michnik, no ten kurde, co za demon wyjdzie z niego, no. A dobra. Konon równie podobne dźwięki wytwarza z siebie, więc... No i dzisiejszy kurde teleturniej wydał Milos Kamilos z wynikiem 71 punktów. Zawsze to są punkty. Naprawdę walczyłeś dzielnie, walczyłeś. No. Edycję trzecią wygrywa Milos Kamilos. Yes! Wygrałem! Gratulujemy. Kurwa, zwycięstwo jest moje. Kurwa, dobry jestem, tyle turniej. Tylko lipa jest taka, że cały czas się powtarzają praktycznie te same pytania. Zauważyliście to? Kurwa, trzeci odcinek i pytania są prawie takie same.